Minutki na modlitwę. Przenajświętszy nasz Boże Ojcze, który jesteś w niebie. Dziękujemy za ten błogosławiony czas, kiedy to możemy rozważać słowa modlitwy Pańskiej i wspólnie modlić się. Objaw swą chwałę na tym miejscu i daj mi Boże dzielić się Słowem Bożym w sposób przejrzysty, zrozumiały dla każdego z nas. Proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Temat Ojca. To, co mówiliśmy dzisiaj rano, chciałbym teraz jeszcze podkreślić. Zrozumienie tego tematu jest kluczowe dla naszych modlitw i dla naszej osobistej relacji z Ojcem Niebieskim. Chciałbym także powiedzieć, że każdy kolejny segment modlitwy Pańskiej, inaczej, każdy segment modlitwy Pańskiej jest podbudową pod kolejną myśl, którą wyraża Jezus Chrystus. Dlatego tak ważny jest ten porządek i dlatego modlitwa Pańska jest wzorem, modelem naszych modlitw. Przechodzimy do drugiego zdania, drugiej myśli modlitwy Pańskiej, która otwiera blok próśb, które my zanosimy do Boga. Są to prośby o objawienie Jego chwały. I pierwszą z tych trzech próśb jest prośba: święć się imię Twe. Drodzy, cóż znaczą te słowa? I jakie one poselstwo zawierają w sobie? Zgłębmy ten temat. Chociaż troszeczkę. Dotknijmy tego tematu. Chociaż troszeczkę dotknijmy tematu świętości Pana Boga. I zobaczmy, jak ten temat przekłada się na nasze życie. Drodzy, Pan Bóg jest święty. Co to znaczy, że jest święty? Ostatnio słuchałem wykładów Davida Asherika, w których podał taką definicję, że święty to po prostu znaczy inny. Jest kompletnie inny od nas. Podał taką definicję. Drodzy, Bóg jest święty i Jezus zachęca nas, abyśmy właśnie modlili się o to, żeby uświęcić, to znaczy otoczyć czcią Jego imię. Przekład interlinearny, ten tekst tłumaczy w ten sposób: niech zostanie uświęcone imię Twe, a na przykład Nowa Biblia Gdańska oddaje pierwszą strofę modlitwy Pańskiej: niech będzie otoczone czcią imię Twoje. Czyli naszą modlitwą jest to, aby imię Boże zostało otoczone czcią, zostało uświęcone. Co to znaczy? Zaraz do tego przejdziemy. Już za minutkę, a może i dwie. Imię Boga. Jest wiele tekstów poświęconych Bożemu imieniu. Bardzo dużo. Na przykład w Księdze Malachiasza 1:11 czytamy, że imię Boże jest wielkie. W Księdze Nehemiasza w 9 rozdziale, wierszu 5 czytamy, że imię Boże jest chwalebne. Godne chwały. W Psalmie 111, wierszu 9 czytamy, że imię Boże jest święte i straszne. Modlitwa Pańska, zwróćmy uwagę, pierwsza prośba modlitwy Pańskiej w sposób bezpośredni nawiązuje do prawa Bożego. Wczoraj wieczorem mówiliśmy, jak bardzo ważne są te dwa fragmenty Pisma Świętego, czyli prawo Boże i modlitwa Pańska. Wiemy, że trzecie przykazanie dekalogu dotyczy także świętości imienia Bożego. Dotyczy
tego, aby nie brać na daremne imienia Pańskiego, aby to imię czcić, szanować. Były arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, komentując modlitwę pańską i zatrzymując się nad właśnie tą myślą, aby otoczyć imię Boże czcią, komentuje i mówi: zrozum. Zrozum, o czym mówisz, kiedy mówisz o Bogu. To jest poważne, to jest najwspanialsza, najbardziej przerażająca rzeczywistość, jaką możemy sobie wyobrazić. Cudowniejsza i straszniejsza, niż możemy sobie wyobrazić. Mówienie o Bogu powinno być zawsze przemyślane. Z rozwagą wypowiadajmy się na temat Boga, na temat Jego imienia. Kilka jeszcze słów na temat samej idei imienia i znaczenia imienia. Tylko przypomnę, otóż imię w Biblii określa charakter danej osoby. Określa naturę danej osoby. Godność, czy też przeznaczenie tylko wtórnie stanowi wyróżnik ciebie czy mnie. Podobnie jeżeli chodzi o imię Boga. Ono jest tak pojemne, obejmuje to, czego my uchwycić nie jesteśmy w stanie, bo jak wspomnieliśmy, jak wiemy, Bóg jest niepojęty. Nie możemy Go ogarnąć. Tak więc imię Boże, które ma zostać uświęcone, zaraz powiemy, w jaki sposób może zostać uświęcone, w jaki sposób może zostać otoczone czcią. Właśnie kluczową rzeczą jest to, aby modlić się w sposób poprawny, żeby złapać tą ideę. Ale to imię Boga reprezentuje doskonały charakter Boży. Jak też czytamy w Księdze Wyjścia, w 34 rozdziale, wersetach od 5 do 7, gdzie Pan przychodzi do Mojżesza i mówi: ja jestem Pan, Pan! I objawia swój charakter Mojżeszowi. Miłosierny, nierychły do gniewu, przebaczający winę, występek i grzech. Taki jest nasz Pan. Chciałbym także to, co wczoraj jeszcze wspominaliśmy, że każdy segment modlitwy pańskiej ma tak naprawdę swój odpowiednik w Starym Testamencie. Tak też podobną modlitwę znajdziemy w kilku miejscach Starego Testamentu. I podam dwa przykłady. Modlitwę Dawida i modlitwę Salomona. Te dwa przykłady, one są o tyle fajne, bo one tak jakby rozbudowują tą myśl, tą pierwszą prośbę modlitwy pańskiej. Modlitwa Dawida z pierwszej księgi Kronik, 17 rozdział, wiersz 24. Dawid modli się: niech się stanie tak, aby Twoje imię było uwielbione na wieki. I to jest właśnie nasza modlitwa. To jest istotny element naszej modlitwy. Uwielbienie Boga. Salomon, jego syn, widać, że dużo, dużo tak jakby przejął od swojego ojca, ponieważ w podobny sposób modli się. W II Księdze Królewskiej, rozdział 8, wiersz 43. Aby wszystkie ludy ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie. Czyli widzimy, że ta modlitwa o uwielbienie imienia Bożego, ona towarzyszyła ludowi Bożemu przez wieki. I teraz właśnie, Piotrze, najważniejsze pytanie. Nie odpowiadając na to pytanie, to odnosimy porażkę. W jaki sposób możemy przełożyć modlitwę pańską na praktykę naszego życia, bo to jest kluczowe. W jaki sposób możemy otoczyć czcią i uświęcić imię Boga, aby wśród ludzi zostało ono uznane za święte. Bo Bóg jest święty. Jego imię jest święte. Jego charakter jest święty, doskonały. Ale myśl tej modlitwy jest taka, aby zostało to imię w świecie rozpoznane, uznane i szanowane. I Jezus nam polecił, że właśnie o to mamy się modlić. I
co my możemy zrobić, żeby tak się stało? Czy my możemy przyczynić się do tego? Tak. Jezus mówi, święć się. Jezus mówi, módlcie się o to, aby to imię zostało otoczone czcią, uświęcone. W ten sposób, nie wiem, czy do nas to też trafia, ale ta odpowiedzialność za uświęcenie imienia Bożego w świecie, ona przechodzi na nas. Ona rozkłada się na każdego z nas. I to jest odkrywcza myśl. Bardzo ważna myśl. Otóż, jeżeli patrzymy na świadectwo Pisma Świętego, to widzimy, że uświęcenie Bożego imienia dokonuje się na dwa sposoby. W świecie. Dwa sposoby. Pierwszy sposób z inicjatywy samego Boga. Dzieła Boga prowadzą ludzi do uznania imienia Bożego. Czyli to, co robi Pan Bóg w życiu człowieka. Jest wspaniały tekst, który muszę otworzyć, bo jest tak zaskakująco interesujący, z Psalmu 72, wiersz 18. Psalm 72, wiersz 18. Ten tekst potwierdza tę myśl, że ta aktywność Boga w świecie, aktywność Boga w naszym życiu, czyny Boga, cuda Boga, one budzą respekt, szacunek i cześć dla Niego. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. To jest ta myśl, wspaniała. Sam jeden czyni cuda. Kto? Nasz Bóg. Jego cuda. I Biblia jest pełna cudów Bożych. Najbardziej spektakularnym cudem było przecież przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Eksodus. I w kontekście tej historii czytamy, w historii Izraela to był nieliczny wyjątek, a niektórzy sugerują, że to była jedyna taka sytuacja, kiedy cały Izrael uląkł się, tak jest napisane, i po prostu i tak bał się tego Boga. Tak otoczył go czcią, wtedy rzeczywiście uwierzył Mojżeszowi i napełniła Izraelitów ta bojaźń przed Bogiem, bo Bóg takiego cudu wielkiego dokonał. Więc to jest pierwsza rzecz. I my tak jakby w tym kontekście mamy taką postawę, raczej jesteśmy obserwatorami tego, co dzieje się wokół nas, co Pan czyni. Ale uświęcenie imienia Bożego dokonuje się także za sprawą dzieci Bożych. Za sprawą ludzi wierzących, którzy wydają świadectwo. Szlachetne świadectwo o ich Bogu. A to świadectwo jest poparte życiem zgodnym ze Słowem Bożym. Dwa teksty także, które są zaskakująco interesujące. Księga Kapłańska, 10 rozdział, wiersz 3. I rzekł Mojżesz do Arona. Oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. Pomyślmy o tym właśnie tekście w kontekście naszej modlitwy pańskiej. Na bliskich moich okazuje się świętość moja. Jeszcze jedna myśl, czyli widzimy, że Pan Bóg objawia swoją świętość przez nas. Zaraz zobaczymy, jakie będą dalsze konsekwencje tego naszego wywodu, do czego tak naprawdę dojdziemy za chwileczkę. Ale jeszcze Ezechiel 36 rozdział i wiersz 23. Podobna myśl jest wyrażona, także chcę odczytać ten tekst. 36-23. 26. Tak, 36 rozdział, wiersz 23. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. Tu jest
może też czytałem z innego przykładu, nie pamiętam, może troszeczkę inne przykłady inaczej to oddają, ale myśl jest taka, Bóg mówi, uświęcę wielkie moje imię, na oczach okażę się święty wśród was. Mogę przeczytać, jak jest współprześniony Biblii? Przeczytaj właśnie, bo prawdopodobnie... Cały werset? Tą frazę. Mówi Pan Bóg, gdy będę uświęcony w was na jej oczach. O właśnie, dziękuję, bo to czytałem. Gdy współprześniona Biblia... Przeczytaj to jeszcze raz, to jest piękne. Gdy będę uświęcony w was na ich oczach. Tak jest. Uświęcony w was na ich oczach. W nas. Za sprawą nas. Świętość, imię Boże, za sprawą naszego świadectwa. Imię Boga zostaje przyjęte. I w ten sposób ta woń, miła woń, Chrystusowa, ona się rozchodzi. Czujecie odpowiedzialność? Modlitwa pańska, ona jest podsumowaniem całej Ewangelii. Są wspaniałe proroctwa. Dalsze, czytam z Habakuka 2,14. Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. Jak to się stanie? Jak to się sprawdzi? Przez obietnicę naszą. Duch Święty jest obiecany nam. Zesłanie Ducha Świętego. Czy nadal macie wizję Kościoła Bożego, Kościoła ostatku, ludu Bożego, napełnionego mocą Ducha Świętego? Tak. Głoszącego Ewangelię? Tak. Poselstwo trzech aniołów? Czy już pomyśleliście, że to internet zdrowy? Ziemia będzie pełna poznania chwały, a Zachariusz 14,9. Oczywiście, ostatecznie te teksty znajdą swoje spełnienie na nowej ziemi. Ale mimo wszystko, w Bożym planie jest to, aby ty, abym ja świecił tym światem Chrystusa. Zachariusz 14,9. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Wspaniałe obietnice. Ellen White komentując słowa, święć się imię Twoje, powiada. Uczczenie imienia Pańskiego oznacza poddanie się zwierzchniej władzy Boga. Polega ono na uznaniu świętości Bożego charakteru oraz pozwoleniu Bogu na odtworzenie tego charakteru w nas. To jest z najpiękniejszych obrazów. Tak, to jest ten cytat. A strona? Nie. Ale to jest właśnie ta myśl. Pozwolenie Bogu na odtworzenie tego charakteru w nas. Czy z taką myślą my podchodzimy do naszych modlitw? Różnie to bywa. Bardzo różnie. Ale dzisiaj właśnie i ten czas, który mamy, poświęcony jest temu, aby raz jeszcze zastanowić się nad kwestiami, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać już bardzo dobrze znane. Ale rzeczywiście, warto sobie to na nowo usmysłowić i przypomnieć, jaki jest cel modlitwy. Kolejną myśl, którą chciałbym podać, prośba, tym razem z komentarza adwentystycznego, lubię ten stary komentarz, słuchajcie, on jest w innym duchu pisany, rzeczywiście, bo już to sprawdzałem, pewnie jakieś tam kwestie teologiczne może wymagają aktualizacji, ale jest pisany w innym duchu. I taką myśl znalazłem w starym komentarzu adwentystycznym. Prośba, święć się imię Twoje, wyraża gorące pragnienie Jezusa, aby nasze życie i charakter stały się objawieniem istoty i charakteru Boga i jest świadomą odpowiedzią na apel Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Rzadko myślimy o Bogu, a rzadko myślimy przy tej modlitwie i w tym miejscu o nas. A rzecz w tym, że to nasza postawa, nasze życie jest kluczem do realizacji tej modlitwy. Teraz to już wszystko bardzo ładnie rozumiemy. Myśl jest taka, aby pozwolić Bogu, poddać się Bogu, aby ten obraz Boga w nas, który został zniekształcony, zafałszowany przez grzech,
aby pozwolić Bogu odtworzyć ten obraz w nas, na nowo. W jaki sposób to się stać może? W jaki sposób ten obraz Boga może zostać w nas na nowo odtworzony? Trzy wersety. To i teraz zobaczcie, te teksty, które przeczytamy, wprowadzą nas w kolejne ważne doświadczenie ludu Bożego. Tym doświadczeniem jest usprawiedliwienie z wiary. Tylko dotykamy tych tematów, ale rzeczywiście te fragmenty z listu do Rzymian są zaskakujące. Wspaniałe. List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Obraz Boży w nas został zniekształcony. Dalej czytamy rozdział 5, wiersz 1 i 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu to mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Usprawiedliwienie z wiary wnosi odbudowę naszych relacji. I kluczowy trzeci tekst, rozdział 8, wiersz, tak. Warto te teksty sobie zanotować, jeżeli szukamy takiej szybkiej odpowiedzi na pytanie, jak odtworzyć obraz Boga w nas. I rozdział 8, wiersz 18, wiersz 21 i 29. Albowiem sądzę, że utrapienie teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Wiersz 21. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia i uchwalebnej wolności dzieci Boży. Tym tematem cały czas jest ta chwała, uwielbienie. I wiersz 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I tutaj właśnie w tym wierszu 29, w 8 rozdziale mamy tą ideę podobieństwa do obrazu Syna Człowieczego. To jest ta nasza droga na tej ziemi. Aby stać się podobni do Chrystusa. No i w końcu oczywiście, w końcu fragment z 2 listu do Koryntian, 3 rozdział i wiersz 18. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. Tematem wspólnym wszystkich tych tekstów z Rzymian, z 2 listu do Rzymian jest chwała. To, co mieliśmy przed grzechem, a co straciliśmy wskutek naszego odstępstwa i buntu. I modlitwa pańska, raz jeszcze chcę to podkreślić, teoretycznie ona nie na pierwszy rzut oka, pierwsze słowo tej modlitwy nie dotyczy nas, ale pośrednio jak najbardziej. Święć się w imię Twoje. I niech to imię Boże zostanie uwielbione w nas i przez nas. Nasza natura jest zła. Nasza natura jest skorumpowana. Pewna misjonarka, która pracowała wśród dzieci, ułożyła taką piosenkę, króciutką piosenkę, bo jedna taka mała dziewczynka dała jej tak do wiwatu, że ho, ho. I no, ułożyła o niej piosenkę, bo już miała jej dosyć. Była sobie mała dziewczynka, która miała mały kędziorek na samym środku czoła. A kiedy była dobra, była bardzo, bardzo dobra. A kiedy była zła, była okropna. I tak sobie ta misjonarka śpiewała właśnie, podśpiewała słowa tej piosenki, aby w jakiś sposób rozładować stres, napięcie związane z tym, nie jest tą jej służbą. I rzeczywiście patrzymy na nasze dzieci, one często właśnie są najlepszym odzwierciedleniem tego, jaką różnicę jaskrawą możemy zobaczyć, co czyni grzech. Także z nami i w naszym życiu. I widzimy te skrajności, jeżeli chodzi o naszą naturę. Jak jesteśmy dobrzy, to jesteśmy do rany przyłóż. Bardzo często, nie? Ale jak jesteśmy źli, to jesteśmy po prostu okropni.
okropni i nie nadający się do współżycia z innymi ludźmi. Dlatego tym lekarstwem, na nasze odstępstwo jest oczywiście, jak czytaliśmy z drugiego listu 3,18, patrzymy na chwałę Pana, społeczność z Jezusem. Potrzebujemy bardzo tej właśnie więzi. W jaki sposób dokonuje się proces naszego uświęcenia? Jest szereg tekstów. Pokażę wam, tylko nie będę teraz czytał, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Dokonałem takiego skrupulatnego studium tematu uświęcenia. I okazuje się, że mamy to wszystko jak na dłoni. Wystarczy tylko skorzystać z prostych narzędzi. Wziąć Biblię. Wziąć konkordację biblijną. Studiujmy Słowo. Słowo Boże uczy nas. Wspaniałe myśli. Nasze uświęcenie, proces naszego uświęcenia dokonuje się przez prawdę, przez wiarę, przez Ducha Świętego, przez ofiarę Jezusa, przez krew przymierza. To są wszystko teksty, które wyraźnie mówią o uświęceniu, że ono dokonuje się w ten sposób. Przez Słowo Boże i modlitwę. Ale także, i chcę powiedzieć, zaskakujące doświadczenie. Nasze uświęcenie przez męża i żonę. Spójrzcie, tych pierwszych 6 punktów, te rzeczy są kluczowe dla naszego uświęcenia. Uświęcenia naszego charakteru. I my powinniśmy z tych rzeczy korzystać. Ale Pan Jezus także za sprawą nas chce uświęcić tych, którzy są wokoło nas. Tych, którzy naszych bliskich. Dlatego Paweł powiada, że bogobojna żona uświęca męża, a bogobojny mąż uświęca żonę. Coś wam powiem. Powiem wam doświadczenie. Słyszałem teraz świeże doświadczenie. Myślę, że świadectwa tej kobiety powinni młodzi ludzie wysłuchać. Dzisiaj tak łatwo jest o co? O rozwód. No nie dobrałeś się, nie pasuje, źle gotuje. Jeszcze inne kwestie. No nic innego, jak tylko rozejść się. Odwiedziłem jedną siostrę ostatnio. Opowiedziałem historię swojego dzieciństwa, swojego małżeństwa. Po 7 latach pierwszy raz ją odwiedziłem. Nigdy nie mogłem jej odwiedzić, ponieważ jej mąż nie pozwalał na odwiedziny. Nie życzył sobie tego. Absolutnie nie wolno było jej odwiedzić w domu. Ona naprawdę w domu miała taki troszkę terror i co do minuty musiała być w domu. Jeżeli wychodziła na nabożeństwo, co do minuty musiała wracać. Ale to nie tylko kwestia nabożeństwa, ale całego życia. I porządku, i wszystko. Słuchajcie, tak traumatyczne doświadczenie ta kobieta przeżyła z tym mężem przez ponad 50 lat. Tam wszystko się działo. I zdrady na porządku dziennym, to było codziennością. Ja skalę chcę tego po prostu przykładu podać. Była zdradzana, była bita. Może, przepraszam, zapędziłem się. No, została bardzo mocno tam raz uderzona, ale była bardzo źle traktowana. A ona go nie zostawiła. Teraz niedawno prowadziłem pogrzeb jej męża, który nie był adwentystą, który nigdy nie był w kościele adwentystów. I zawsze był wrogo nastawiony, zawsze był przeciwny. Co się stało? Gdy on zachorował, gdy ona chorowała, to traktował ją jakby nic się nie stało. Gdy wróciła ze szpitala poszyta, co musiała bardzo uważać na siebie, jesteś do roboty. Ogród, ogórki są do kieszenia, nosić na działkę, do roboty. No tak było w jej życiu. A jak poszła do szpitala, to powiedział, wiesz,
jak, no co, wykopiemy dół i postawimy krzyż i będzie spokój. Ona z nim była, wychowała dwóch synów. Gdy on zachorował, raz zachorował, drugi raz zachorował, a trzecia choroba to już była na śmierć. Opiekowała się nim. Nie powiedziała mu tak, jak on jej powiedział. No to teraz pożyjesz i zaraz pójdziesz do piachu. Opiekowała się nim. Ten jej mąż zmienił swoje nastawienie do niej. Pytałem się kiedy. Kiedy się zmienił? W zasadzie mówię, troszeczkę się zmienił, jak przeszedł na emeryturę, ale też ją źle traktował, ale zmienił się przy trzeciej chorobie, jak była choroba na śmierć. Ona go obsługiwała, ona mu służyła, wszystko przy nim robiła, bez wyrzutów. A on zaczął być do niej taki miły. Tak miły, czule się do niej odzywać, czego nigdy nie robił. Więcej. Duże prawdopodobieństwo, że będzie zbawiony, bo przyjął Jezusa Chrystusa. Nawrócił się. Według relacji też najstarszego syna, który dołożył wszelkich starań, żeby z ojcem jeszcze rozmawiać, żeby ojcu powiedzieć i wprost go zaprosić, żeby przyjął przez wiarę zasługi Jezusa Chrystusa i oddał swoje życie Jezusowi. I według tej relacji on powiedział tak. On to uprzejmił. Ten pogrzeb był wyjątkowy, ponieważ nikomu z nas nie towarzyszył jakiś taki smutek. Ale tylko dlatego, że jak później rozmawiałem, tylko dlatego, że ta pewność przepełniała serce, że ten człowiek, on się po prostu nawrócił. I tak sobie pomyślałem, jak tak spędziłem tą godzinkę, czy tam troszkę więcej z tą siostrą. I ona mi szerzej opowiedziała o tym, jak wyglądało jej życie. Tak sobie pomyślałem, powinni młodzi ludzie tego posłuchać. Bo bardzo szybko, troszeczkę niewygody, troszeczkę cierpienia w naszym życiu, to już jest powód do rozwodu. A ta kobieta jest dla mnie właśnie, ten przykład jest żywą ilustracją tego, jak bogobojna żona uświęca swojego męża. Tak to rozumiem. Możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale myślę, że tak to jest. Oczywiście wymaga to ogromnej ofiary i miłości i chodzenia z Jezusem, żeby rzeczywiście umieć udźwignąć przez wszystkie lata niewygody życia. Też nie chcę być źle zrozumiany, to chcę zaznaczyć, absolutnie. Broń Boże, niech nikt mnie nie zrozumie źle, że jeżeli żona jest bita przez męża i w ogóle tam jest jakaś patologia, że ma przy nim być. Tego nie powiedziałem. Dobrze? I celem tego doświadczenia nie było czasem, żeby nikt nie pomyślał, że ja taką naukę głoszę. Bo są różne tak jakby możliwości. Można skorzystać z separacji. Niemniej jednak małżeństwo to jest poważna sprawa i to jest wiążąca sprawa na całe życie. Więc myślę, że to doświadczenie nie planowałem o tym mówić, ale świetnie właśnie ilustruje to, jak nasz przykład uświęca innych. I dopiero często po wielu latach to się wszystko dokonuje.
Tak więc korzystajmy z tych wspaniałych środków, które daje nam Bóg, o których mówi Słowo Boże. Korzystajmy z prawdy Słowa Bożego, z wiary. Módlmy się o Ducha Świętego i pamiętajmy, że wszystko to, co dobre, to w naszym życiu i nasz charakter zmieni się może tylko i wyłącznie ze sprawą działania łaski Bożej, którą przyjmujemy przez wiarę. I to jest nasza modlitwa, aby imię Boże zostało uświęcone w nas i przez nas. I na koniec przeczytamy dwa wspaniałe teksty. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 23, to każdy adwentysta zna na pamięć. Modlitwa Pawła. Aby cały wasz duch i dusza i ciało były przygotowane bez nagany. Piąty rozdział, pierwszy list do Tesaloniczan i wiersz 23. Oraz jeszcze rekomenduję jeden tekst, który odkryłem krótko po moim nawróceniu. To jest pierwszy list Piotra, rozdział 3 i wiersz 15. I proszę, żeby ktoś to odczytał z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ten tekst właśnie mówi o tym pożądanym efekcie naturalnej konsekwencji bycia uświęconą osobą. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie gotowi, aby stanąć w obronie tego Boga. I to jest ta modlitwa. I zobaczymy później, jak ten segment jest podwaliną pod kolejne właśnie myśli modlitwy pańskie. Siostro, proszę. Jeśli można, to tak. Jeszcze jeden taki tekst. Bardzo proszę. O tobie przeczytałam też. Proszę. Z listu do Rzymian, 12 rozdział, 14 werset, gdzie jest też napisane: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tak jest. Tak jest. Bardzo dziękuję. Teraz pora na dyskusję oraz modlitwy. Szymonie, kontynuuj.